Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu. Pozycja pojazdu na jezdni. Obowiązuje nas ruch prawostronny. Oznacza to, że należy jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Niedopuszczalna jest jazda lewym pasem ruchu, jeżeli prawy pas jest wolny. Jest tak nawet wówczas, gdy znaki wyznaczające pasy ruchu na jezdni są niewidoczne lub ich nie ma. Na drogach o dwóch jezdniach kierujący obowiązany jest jechać po prawej jezdni. Na jezdniach dwukierunkowych o co najmniej czterech pasach ruchu należy zajmować pasy znajdujące się na prawej połowie jezdni. Jeżeli na jezdni są wyznaczone pasy ruchu, nie wolno zajmować dwóch pasów jednocześnie. Gdy tory tramwajowe są integralną częścią jezdni, w trakcie jazdy samochodem po nich zawsze należy ustąpić miejsca tramwajowi. W ruchu drogowym zdarzają się często sytuacje, które zakłócają sprawne poruszanie, chociaż są uregulowane przepisami i korzystający z drogi ich przestrzegają. Są też i takie, których przepisy nie rozstrzygają. Wówczas konieczna jest życzliwość wobec innych uczestników ruchu, ułatwianie im jazdy i pomaganie sobie wzajemnie. Sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu. Pas ruchu to każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi. Zmiana pasa ruchu polega na zmianie położenia pojazdu na jezdni w stosunku do jej osi lub krawędzi. Przy zmianie kierunku jazdy lub pasa ruchu, należy zachowywać szczególną ostrożność. Swój zamiar powinno się wyraźnie i odpowiednio wcześnie sygnalizować kierunkowskazem, a gdy manewr zostanie już wykonany, niezwłocznie go wyłączyć. Twoje postępowanie musi być przewidywalne dla wszystkich uczestników ruchu. Nie należy używać kierunkowskazu, jeżeli poruszamy się. Zatrzymujemy się lub ruszamy w obrębie jednego pasa ruchu. Jeżeli pasy ruchu skręcają i wjeżdżamy na sąsiedni pas, to także ostrzegamy kierunkowskazem o zamiarze zmiany pasa ruchu. Jeżeli jedziemy po jednym pasie ruchu, mimo iż pas skręca, nie powinniśmy włączać kierunkowskazu. Zmiana kierunku jazdy polega na skręcaniu z danej drogi w inną, na prawo lub na lewo, albo zjechaniu w ogóle z drogi, np. przykład do bramy na pole. Zmianą kierunku jazdy jest również zawracanie, a więc jazda tą samą drogą w kierunku przeciwnym. Jazda po łuku drogi nie jest zmianą kierunku i tam nie włączamy kierunkowskazu. Podobnie nie włączamy kierunkowskazu, jeżeli droga skręca i my nie mamy możliwości jazdy w innym kierunku. Kierunkowskaz włączamy, jeżeli zmiana kierunku nie jest narzucona przebiegiem drogi, np. Na, na skrzyżowaniu lub zjeżdżając z drogi do posesji. Zamiar skrętu uprzedzamy kierunkowskazem nawet wtedy, gdy jedziemy po drodze z pierwszeństwem lub na skrzyżowaniu jest nakaz skrętu. Jeżeli skrzyżowanie jest na zakręcie, także uprzedzamy swój zamiar skrętu kierunkowskazem. Martwe pole. Martwe pole jest to obszar wokół pojazdu, którego nie widzimy w lusterkach. W lusterkach bocznych widać tylko pojazdy znajdujące się w pewnej odległości od naszego samochodu. Jeżeli pojazd jest tuż za nami, na sąsiednim pasie ruchu, nie widać go w żadnym lusterku. Aby upewnić się, czy zmieniając pas ruchu nie zajedziemy nikomu drogi, należy spojrzeć kątem oka przez boczne szyby na sytuację na drodze. Technika zmiany pasa ruchu Zamierzając zmienić pas ruchu, najpierw upewniamy się w lusterkach, czy można bezpiecznie wykonać ten manewr. Następnie włączamy kierunkowskaz i jeszcze sprawdzamy w martwym polu, czy obok nas nie ma pojazdu. Manewr wykonujemy płynnie, długim, łagodnym łukiem, aby nie zajechać nagle nikomu drogi, gdyby jednak obok nas ktoś był. W czasie zmiany pasa dobrze jest lekko przyspieszyć. Po zmianie pasa ruchu wyłączamy kierunkowskaz. Pierwszeństwo przy zmianie pasa ruchu. Kierujący pojazdem, zamierzając zmienić pas ruchu, powinien, zachowując szczególną ostrożność, ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać. Jeżeli pojazdy jadą pasami skrajnymi, po jezdni o trzech pasach ruchu dla jednego kierunku i jednocześnie chcą zmienić pas na środkowy, wówczas pierwszeństwo ma pojazd wjeżdżający na ten pas z prawej strony. Jeżeli na jezdni o wielu pasach ruchu nastąpiła redukcja pasów z powodu zanikania lub blokady jednego pasa, co powoduje znaczne zmniejszenie prędkości, należy jechać na suwak. Jadący pasem, na którym istnieje możliwość jazdy, jest zobowiązany bezpośrednio przed przeszkodą umożliwić zmianę pasa ruchu jednemu pojazdowi z pasa zablokowanego. Jeżeli jezdnia ma więcej niż dwa pasy ruchu, to należy umożliwić zmianę pasa najpierw pojazdowi z prawej, a następnie z lewej strony. W warunkach zwiększonego natężenia ruchu utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego mamy obowiązek utworzyć korytarz życia. Na jezdniach o dwóch pasach ruchu pojazdy jadące prawym pasem usuwają się na prawo, a lewym pasem na lewo. W przypadku jezdni o trzech lub więcej pasach ruchu pojazdy ze skrajnie lewego pasa usuwają się na lewo, a z pozostałych pasów na prawo. Zasady zmiany kierunków ruchu. Przy zmianie kierunku jazdy obowiązują następujące zasady. Jeżeli zamierzamy przejechać skrzyżowanie na wprost, możemy to uczynić z dowolnego pasa na prawej połowie jezdni dwukierunkowej oraz z dowolnego pasa na całej jezdni jednokierunkowej. Zamierzając skręcić w prawo, powinniśmy zbliżyć się do prawej krawędzi jezdni. Jeśli warunki na drodze wymagają skorzystania z pasa dla przeciwnego kierunku, należy zaraz po skończeniu manewru wrócić na prawy pas i z tego jednego pasa kontynuować zarówno jazdę na wprost, jak i wykonywać skręty. Zamierzając skręcić w lewo na jezdni dwukierunkowej, kierujący pojazdem powinien zbliżyć się do osi jezdni nawet jeśli nie jest ona wyznaczona. Jeżeli przed skrzyżowaniem droga poszerza się, kierujący skręcając w lewo musi pamiętać o jadących za nim i nie utrudniać im ruchu. Na jezdni jednokierunkowej, przed skręceniem w lewo lub zawróceniem ustawiamy się przy lewej krawędzi jezdni. Obowiązkowym oznaczeniem drogi lub jezdni jednokierunkowej jest pionowy znak droga jednokierunkowa. Pamiętajmy, że ruch jednokierunkowy obowiązuje tylko do najbliższego skrzyżowania. Jeżeli przeoczymy znak, to drogę jednokierunkową możemy poznać po tym, że linia przerywana przejdzie w pojedynczą linię ciągłą, lub że znaki drogowe po lewej stronie są przodem do nas, z wyjątkiem znaku zakaz wjazdu ustawionego tyłem na końcu drogi jednokierunkowej. Jeśli jedziemy drogą podporządkowaną, to linia zatrzymania na drodze jednokierunkowej będzie na całej szerokości jezdni. Na drogach jednokierunkowych zaparkowane pojazdy stoją zgodnie z kierunkiem jazdy, a na drodze dwukierunkowej w obu kierunkach. Przed skręceniem możemy zająć inny pas niż skrajny w następujących przypadkach jeżeli pozwalają na to znaki poziome. Jeżeli na danym skrzyżowaniu jest dopuszczona jazda tylko w tym kierunku. Ponadto przed skręceniem może zająć dowolny pas ruchu pojazd, którego wymiary nie pozwalają skręcać z właściwego pasa. Zawracanie. Jest to dwukrotne skręcanie w lewo, dlatego przed zawróceniem ustawimy się na skrajnie lewym pasie. Jeżeli po pierwszym skręceniu są do wyboru dwa pasy ruchu, to wybieramy pas skrajnie lewy. Jeżeli znaki drogowe pozwalają na skręcenie z kilku pasów ruchu, zawracać możemy tylko ze skrajnie lewego pasa. Po skręceniu i zawróceniu możemy zająć dowolny pas ruchu na jezdni jednokierunkowej lub prawej połowie jezdni dwukierunkowej. Jeżeli kierujący pojazdem po skręceniu w prawo ma zamiar skręcić w lewo, powinien od razu wjeżdżać na pas ruchu najbliższy osi jezdni. Podobnie powinien postąpić kierujący, który po skręceniu w lewo ma zamiar skręcić w prawo. Powinien od razu wjeżdżać na pas ruchu przy prawej krawędzi jezdni. Zasady poruszania się na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym. Skrzyżowanie typu rondo jest oznaczone znakiem nakazu ruch okrężny. Oznacza on, że na skrzyżowaniu, przed którym jest ustawiony, ruch odbywa się dookoła wysepki, placu lub innego obiektu w kierunku nakazanym strzałkami. W praktyce, wszystkie ronda oznacza się równocześnie znakiem ostrzegawczym ustąp pierwszeństwa. Na tak oznakowanym rondzie pierwszeństwo mają pojazdy znajdujące się na rondzie przed tymi, które zamierzają na nie wjechać. Na skrzyżowaniu typu rondo, jak i na wielu innych, spotyka się oznakowanie poziome w postaci linii ciągłych, przerywanych lub strzałek kierunkowych, wskazujących w jakim kierunku jest dozwolona jazda z pasa, na którym te strzałki się znajdują. Jednocześnie oznacza to zakaz jazdy w innym kierunku niż wskazany. Jeżeli zamierzamy zjechać z ronda pierwszym zjazdem, czyli najczęściej skręcić w prawo, wjeżdżamy na rondo prawym pasem. Możemy przed skrzyżowaniem włączyć prawy kierunkowskaz. Zjazd z ronda zawsze sygnalizujemy prawym kierunkowskazem. Na jezdni wylotowej możemy zająć dowolny pas ruchu. Jeżeli zamierzamy jechać na wprost, czyli zjechać z ronda najczęściej drugim zjazdem, przed skrzyżowaniem możemy zająć dowolny pas ruchu i nie włączamy kierunkowskazu. Dopiero na wysokości zjazdu położonego przed tym, na którym zamierzamy zjechać, włączamy prawy kierunkowskaz. Jeżeli na rondo wjechaliśmy lewym pasem, przed zjazdem najlepiej zmienić pas ruchu na prawy. Przejazd przez rondo możemy też wykonać jednym pasem ruchu. Jeżeli zamierzamy skręcić w lewo lub zawrócić, musimy przed skrzyżowaniem zająć lewy pas ruchu. Włączenie lewego kierunkowskazu nie jest wymagane. Jeżeli go włączymy, nie popełnimy błędu. Na wysokości zjazdu położonego przed tym, na którym zamierzamy zjechać, włączamy prawy kierunkowskaz i najlepiej zmieniamy pas ruchu na prawy. Przejazd przez rondo możemy też wykonać jednym pasem ruchu. Gdy pojazdy wjeżdżają na rondo skrzyżujących się kierunków ruchu, to pojazd jadący lewym pasem ma kolizję z pojazdem po prawej stronie. W tej sytuacji pierwszeństwo ma pojazd poruszający się po rondzie na prawym pasie. Bardzo ważne jest w tej sytuacji, żeby pojazd zjeżdżający z ronda włączył kierunkowskaz. Na rondach o dwóch lub trzech pasach ruchu możemy stosować dwie taktyki jazdy. Pierwsza polega na pokonaniu ronda jednym pasem ruchu, co jest wskazane na rondach z Małą Wyspą Centralną lub w czasie małego natężenia ruchu. Wadą tej taktyki jest możliwość kolizji z pojazdami jadącymi dookoła ronda po zewnętrznym pasie, ponieważ kierowcy słabo znają zasady pierwszeństwa w tej sytuacji. Ta taktyka jest bezpieczniejsza, jeżeli przed rondem są strzałki kierunkowe. Druga taktyka polega na stopniowych zmianach pasa ruchu, tak aby przed zjazdem z ronda znaleźć się na prawym pasie ruchu.